Cześć, witam Was. Dzisiaj znów będę opowiadał Wam o polskiej reprezentacji. Tradycyjnie będą wygrani i przegrani. Po tym zgrupowaniu na pewno takim największym przegranym dla mnie jest Dawidowicz, no bo ten piłkarz w ostatnim czasie, gdy już Glik nie był powoływany, to cały czas od kilku lat był jakby tak namaszczany jako następca Kamila Glika. Mówiło się o tym, że Paweł Dawidowicz, gracz Werony, to jest zawodnik, który już teraz wreszcie będzie grał na miarę swojego talentu, że w reprezentacji powinien z Kiwiorem i Bednarkiem stworzyć taki tercet. Niestety tak się nie stało. Już rozegrał tych kilkanaście tych spotkań i na pewno po tym zgrupowaniu, po tym dwumeczu z Portugalią i Chorwacją, te jego notowania u Michała Probierza na pewno spadły, szczególnie po tym podaniu. Pamiętamy, że w czasie Euro popełnił błąd wtedy w meczu z Austrią. Następnie teraz w tym spotkaniu z Portugalią popełniał błędy, no i również taki szkolny błąd piłkarzowi, który gra w Serie A, jest zawodnikiem Werony, no nie wypada, żeby na takim poziomie tak grał, a biorąc pod uwagę, że Piątkowski, gracz Salzburga, w tym spotkaniu przeciwko Chorwacji zaprezentował się bardzo dobrze, to mi się wydaje, że podobnie on i również Walukiewicz są po tym zgrupowaniu krok dalej od Dawidowicza i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Michał Probierz na następne zgrupowanie Dawidowicza nie powołał, albo go trochę tak posadził na ławce, bo w tym momencie Bednarek i Kiwior wydają się pewniakami, a że Walukiewicz i również Piątkowski zdecydowanie lepiej wypadli od Dawidowicza i oni mogą aspirować do tego pierwszego składu i między tymi dwoma zawodnikami może się rozegrać taka rywalizacja o ten pierwszy skład. Zobaczcie, Wieteska u Michała Probierza grał, nie spodobał się, wypadł. Wiadomo, Peda nie zmienił klubu, również wypadł. Michał Probierz cały czas spogląda w kierunku młodzieżowej reprezentacji, a tam jest kilku kandydatów, byłych podopiecznych, którzy pod batutą Michała Probierza grali, trenowali, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby któryś z młodych zastąpił Dawidowicza. Z drugiej strony, no to jest jednak rozczarowujące, no bo ja pamiętam te spotkania za czasów Paulo Sousy. Wtedy właśnie się wydawało, że Dawidowicz w tym spotkaniu między innymi przeciwko Anglii, że ten zawodnik skoczył na wysoki poziom i obok Glika w przyszłości będzie jego następcą. No jednak coś, nie mamy szczęścia do takich następców Glika. Pamiętamy, że między innymi Adam Nawałka potrafił obok Glika znaleźć i postawić na Szukałę, potem na Pazdana. Oczywiście zarówno Szukała, jak i Pazdan nie byli to tacy wirtuozi, ale jeżeli chodzi o te abecadło w defensywie, no to potrafili kasować te akcje ze swoich zadań obronnych, wywiązywali się perfekta. W ostatnim czasie, zobaczcie, powstał taki trend i między innymi nasi selekcjonerzy za tym jakby podążali, że obrońca powinien wyprowadzić piłkę, że powinien do tego jeszcze ładnie rozgrywać przerzut. I czego efektem jest, że brakuje takich defensorów w stylu Glika, Dzianiego czy innych, gdzie podstawowym jakby takim zadaniem obrońcy jest
przeszkodzenie napastnikowi w zdobyciu bramki. Czasem po prostu trzeba swojego przeciwnika skasować, zameldować mu się, a zobaczcie, że Bednarek czy podobnie Kiwior mają z tym problem. No i co z tego, że ładnie wyprowadzają tą piłkę, grają nowocześnie, jak tyle błędów popełniamy w obronie i przegrywamy. Więc Dawidowicz na pewno jest takim przegranym, jeżeli chodzi o to zgrupowanie, no bo wydawało się, że to jest ten moment, że wskoczy i razem z Bednarkiem i z Kiwiorem stworzy zaporę, nie do przejścia, a moim zdaniem po tym zgrupowaniu, popełniając te błędy, oddalił się od tego, a szkoda, bo tych obrońców mamy mało i Michał Probierz chyba będzie musiał na tego Piątkowskiego, który jest wygranym tego zgrupowania, ale o tym za chwilę. Kolejnym przegranym to dla mnie na pewno Świderski i również Piątek. Zobaczcie, w tym momencie Świder przyjeżdżał na to zgrupowanie w formie, w barwach Charlotte regularnie zdobywał bramki, więc wydawało się, że pójdzie za ciosem, że będzie te gole zdobywał. Grał z lewym w tym pierwszym spotkaniu, później w tym drugim, gdy lewy był lekko kontuzjowany, wystąpił jako ten główny napastnik i oczywiście znajdował się w odpowiednim miejscu, ale brakowało tego błysku. No, Świder w tych spotkaniach polskiej reprezentacji nie miał tego czegoś, do czego nas przyzwyczaił, kiedy tych kilkanaście goli zdobywał. To nie było udane zgrupowanie i dwumecz Świderskiego, choć się cały czas starał, ale uważam, że Michał Probierz dalej będzie tego naszego napastnika powoływał i będzie dalej grał. Tam cały czas jest rywalizacja między nim, Piątkiem i także Buksą, który był kontuzjowany między innymi, dlatego nie przyjechał na to zgrupowanie, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby Michał Probierz na następne zgrupowanie powołałby Buksę zamiast Świderskiego albo Piątka. Bardziej pewnie Piątek może nie dostać powołania, tak mi się wydaje, no bo zobaczcie, on, ten zawodnik były Milanu, pewnie jest rozczarowany podobnie jak ja, bo ja też również liczyłem na to, że ten były zawodnik Krakowi wystąpi i może zdobędzie gola, bramkę, no bo pamiętamy, że przecież Piona jest takim zawodnikiem, że w reprezentacji nie zawodzi. Czy to było za czasów Czesława Michniewicza, Paulo Sousy, czy również Brzęczka, od kiedy zaczął grać tutaj w naszej polskiej reprezentacji, no bo no to ten zawodnik grający w Turcji zdobywał bramki jako taki joker, a nie wystąpił, więc na pewno jest to pewnego rodzaju rozczarowanie. Trzeci taki, bo Świdra i również Piątka jako nas napastników, to ich uznaję jako taką dwójkę rozczarowanych napastników. A kolejny piłkarz, który na pewno ten jesienny, październikowy miesiąc, jeżeli chodzi o polską reprezentację, nie zaliczy do udanych, to jest na pewno dla mnie Frankowski. No bo zobaczcie, ten były zawodnik Jagiellonii Białystok pod wodzą Michała Probierza, szczególnie na początku jego kadencji, przez tych kilkanaście spotkań, był pewnego rodzaju takim zawodnikiem, od którego zaczynał jakby ustalanie składu. W pewnym momencie nawet był lepszy od Kasza. Zamknął tą stronę, wtedy był w formie, szczególnie w tych spotkaniach barażowych i także w czasie Euro. Ale jak się rozpoczął nowy sezon, no to jednak zawodzi, już tak świetnie nie gra. Między innymi w tym spotkaniu przeciwko Chorwacji zobaczyliśmy Kamińskiego, który zdecydowanie lepiej od Frankowskiego wypadł, więc dla piłkarza, który obok Zalewskiego w czasie tej kadencji Michała Probierza przyzwyczaił nas do tego, że był takim zawodnikiem, który potrafił coś zrobić ekstra, zdobywał bramki, asystował, zresztą Robert Lewandowski o tym wspominał, kiedy jeszcze selekcjonerem był Szantosz, mówił, że zawodnik Lens jest takim piłkarzem, który nie boi
boi się brać tej odpowiedzialności, że potrafi zdobyć bramkę, że w pewnym momencie, gdy są problemy, jeżeli chodzi o tą polską piłkę, gdy naszej kadrze nie idzie, no to potrafi jakby tą piłkę rozegrać, poderwać kolegów do walki, ale w tych spotkaniach popełniał błędy, nie błyszczał tak w ofensywie, kilkakrotnie przewracał się, więc na pewno biorąc pod uwagę postawę Kamińskiego i także to, że kibice tęsknią za Kaszem, to Frankowski może czuć się przegrany. No i tutaj dodałem Puchacza. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie, no bo jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że ten były zawodnik Lecha Poznań jest bardziej takim atmosferowiczem tej naszej reprezentacji. W czasie tego zgrupowania nie wystąpił w żadnym spotkaniu. Pamiętamy, że ten zawodnik za czasów Paulo Sousy no, dostawał dużo szans, grał regularnie już za kadencji kolejnych selekcjonerów, z tym różowo tak nie było. Michał Probierz tego zawodnika powołuje. Wcale mu się nie dziwię, no bo trzeba wziąć pod uwagę, że Puchacz jest takim piłkarzem, który ma tą lewą nogę, a tych zawodników, którzy na lewej stronie mogą grać, mamy niewielu. Miał w pewnym momencie taki dobry okres, kiedy był zawodnikiem Kaiserslautern, czym między innymi właśnie to wszystko zaowocowało, że trafił do Beniaminka Bundesligi Holstein, ale w reprezentacji są silniejsi, więc tutaj w tym momencie ten były gracz Lecha Poznań na razie jest bardziej takim zawodnikiem treningowym, jeżeli chodzi o reprezentację, ale widać, że dobrze jakby realizuje się z tej roli. Pewnie widzieliście ten filmik u mnie na Instagrama, wrzucę go, co Puchacz tańczy, taki raperski taniec. No widać, że no ma do siebie dystans i także potrafi w szatni te całe towarzystwo rozruszać, więc na razie jeszcze z punktu sportowego może się czuć rozczarowany, no bo wiadomo, że ci wszyscy piłkarze, którzy są powoływani na kadrę, mają swoje ambicje, ale największy przegrany to Dawidowicz i także Frankowski, plus do tego Świderski i Piątek. Równie dobrze można byłoby tych zawodników nie umieścić, no ale biorąc pod uwagę to, że Świder i również Piątek od samego początku tego sezonu byli w formie, zdobywali bramki, więc jak tacy napastnicy przyjeżdżają na kadrę, no to oni chcą grać, chcą zdobywać bramki. Nawet pomimo tego, że mamy Roberta Lewandowskiego, który jest napastnikiem tej światowej klasy, to jednak jego konkurenci to znają swoją wartość, wielokrotnie udowodnili, że potrafią te bramki zdobywać, więc jak Piątek nie gra w żadnym spotkaniu, a Świder gra w tych dwóch meczach i nie zdobywa bramek, no i jednak rozczarowuje, to na pewno oni są rozczarowani podobnie jak ja. No Franek mnie zawiódł, więc liczę, że Kasz powróci do tej naszej kadry, co sprawi, że zawodnik Lens w następnych spotkaniach, czując na sobie oddech tego piłkarza Aston Villa, jakby zbierze się i znów będzie grał tak fenomenalnie, jak to robił w tych czasach, kiedy wygrywaliśmy baraże. I to są przegrani. Teraz przechodzę do wygranych. No na pewno wygranym tego zgrupowania jest Piątkowski, no bo wydawało się, że ten piłkarz będzie znów rozczarowany, że jakby całe zgrupowanie przesiedzi na trybunach, nie wystąpi, i na to się zapowiadało do momentu, w którym Dawidowicz doznał kontuzji, no bo widać, że Michał Probierz nie planował tej zmiany, ale czasem właśnie życie pisze fajny scenariusz i zawodnik Salzburga pojawił się na boisku. Oczywiście nie ustrzegł się błędów, ale kilkakrotnie ratował naszą reprezentację przed stratą bramki. Bardzo dobrze interweniował i zaprezentował się tak dobrze, że niewykluczone, że jeżeli zdrowie oczywiście dopisze, że w kolejnych spotkaniach może grać obok Kiwiora i Bednarka w pierwszym składzie. Tylko żeby tak się stało, no to jest ważne, żeby w Lidze Mistrzów nie popełniał błędów, bo pamiętamy, jak w pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów
nie ustrzegł się błędów, zawalił kilka bramek, ale tutaj, jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to zaprezentował wysoki poziom. Pamiętamy, że ten piłkarz jeszcze za czasów Rakowa aspirował do tego, żeby grać w reprezentacji. Później te kontuzje, mniej gry w klubach powodowały, że jakby cały czas długo czekaliśmy na ten rozwój jego kariery, ale mam nadzieję, że właśnie on wsiadł do tego pociągu, bo jak widzicie, jeżeli chodzi o tą polską reprezentację, jest tak, że selekcjoner stawia na kilku piłkarzy, bo jak się prześledzi te 15 spotkań, w których prowadzi Michał Probierz, no to tam najczęściej grali Bednarek, Kiwior, Dawidowicz, oczywiście Peda, Wieteska, Walukiewicz dostawali szanse, między innymi były gracz Pogoni, coraz więcej tych szans dostawał, był nawet Bochniewicz, grywał, no ale Michał Probierz jednym piłkarzom daje więcej szans, z innych rezygnuje szybciej, więc Piątkowski moim zdaniem w tym spotkaniu zaprezentował się bardzo dobrze, więc on wskoczył do tego pociągu, a Dawidowicz wysiadł i jest wygranym. Na pewno wygranym tego zgrupowania jest dla mnie taki tercet, który reprezentuje nas na włoskiej ziemi. Czyli mam tutaj na myśli Zalewskiego, Zielińskiego i Urbańskiego. Urbański po raz kolejny udowodnił, że musi grać w pierwszym składzie. Ten piłkarz, na którego Michał Probierz postawił prawie w większości spotkań, w których gra jako czy nawet ten podstawowy zawodnik, czy jako rezerwowy, no to zawsze daje jakąś, jest dribbling, jest przebojowy, potrafi zagrać niekonwencjonalnie, zanotować asystę, wchodzi jako joker w spotkaniu przeciwko Portugalii, notuje asystę przy golu Zielińskiego, tutaj również w tym kolejnym spotkaniu także notuje asystę, był bliski zdobycia bramki, jest taki bezczelny, pewny swoich umiejętności i mam nadzieję, że grając w Lidze Mistrzów jako piłkarz Bolonii jeszcze nabierze takiego doświadczenia i tak jak większość właśnie ekspertów i pasjonatów piłki nożnej uważam, że właśnie ten piłkarz powinien grać w pierwszym składzie, nawet kosztem tego naszego defensywnego zawodnika. Plus do tego w ostatnim czasie Piotr Zieliński przeżywa bardzo dobry okres Ziela w kadrze. Drugie spotkanie, 13 i 14 gol, nawet potrafi zanotować asystę. No, cały czas w tych spotkaniach błyszczy. Plus do tego dochodzi Zalewski, który od początku tej kadencji Michała Probierza w większości spotkań nawet ma lepsze statystyki w kadrze niż w klubie. Zdobywa bramki, notuje asysty, ma dribbling z lewej, z prawej strony potrafi stwarzać zagrożenie. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą naszą polską reprezentację, no to Zieliński, Zalewski i Urbański powinni zawsze grać w pierwszym składzie. Plus do tego dochodzi Sebastian Szymański, który także gra coraz lepiej i nie zawodzi, choć pewnie znalazłoby się wielu kibiców, którzy by krytykowali byłego piłkarza Legii. Modera to nie umieszczam ani wygranych, ani przegranych, no bo trochę tych minut nazbierał, grał jako taka typowa szóstka. Widać, że Michał Probierz tego piłkarza cały czas widzi coś w nim, jakby inwestuje, tak jak robił to Brzęczek, gdy kiedyś właśnie Bednarek nie grał regularnie w klubie, no to stawiał na tego piłkarza, później Bednarek wskoczył do składu, no i zaczął grać zdecydowanie lepiej w polskiej reprezentacji. I pewnie Michał Probierz liczy na to samo. Modry nie gra w Brighton, ale na tego zawodnika stawia, daje mu pograć w tej naszej kadrze. I może to także zaowocuje tym, że później Modry zacznie w Brighton grać albo zmieni klub i to będzie dobre dla polskiej reprezentacji. Tu patrzę na wygranych o Urbańskim, Zielińskim, Zalewskim wam powiedziałem. No i właśnie wygrany na pewno dla mnie jest Matykasz. Tu kolejny, mówiłem o tym, jak przegrywaliśmy to spotkanie z Portugalią. No, zawodnik Aston Villa jest wygranym, no bo zobaczcie, mimo tego, że nie przyjechał na to zgrupowanie, miał kontuzję, nie dostał powołania, to cały czas o tym piłkarzu wszyscy mówią, kibice, eksperci, Frankowski nie zachwycił. Co prawda Kamiński, grając na pozycji Frankowskiego, dał dobrą zmianę, no ale jednak polska reprezentacja nie może sobie pozwolić na to, żeby taki gracz, który gra
regularnie w Premier League, żeby był pomijany. Matti potrzebuje takiego zaufania, jakim został obdarzony Zalewski. I moim zdaniem właśnie ten piłkarz, który debiutował za czasów Paulo Sousy, gdy dostanie takie zaufanie od Michała Probierza, gdy obaj panowie jakby dogadają się, no to moim zdaniem Matti może iść tą drogą, którą podąża Zalewski, więc jest wygranym, no bo Frankowski zawodził, nie czuł jego oddechu, od razu gorzej grał, a może jak Kasz wróci, no to Franek zacznie lepiej grać, tak jak wam wspomniałem, więc dodałem Kaszę do wygranych, no bo spodziewam go się na następnym zgrupowaniu. No i na pewno Bułka i Skorupski są wygranymi, bo cały czas jesteśmy świadkami niesamowitej rywalizacji o bluzę numer 1 między tymi bramkarzami. I tak na dobrą sprawę, dzięki fenomenalnej dyspozycji Skorupy i Bułki zawdzięczamy tym bramkarzom to, że no nie było hokejowych wyników, no bo gdyby nie ci dwaj bramkarze, no to mogliśmy i z Portugalią 6-1 przegrać i przegrać 6-3 z Chorwacją, bo 3-4 razy właśnie ten gracz Nicej tak bronił, fenomenalnie utrzymał nas w tym spotkaniu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tych wygranych i przegranych tego spotkania. Jestem ciekaw, kto według was jest wygranym i przegranym. Niektórzy dziennikarze mówili w meczykach, że Michał Probierz jest przegranym tego zgrupowania. No gdybyśmy tak mówili, no bo nie będziemy mieli tego drugiego koszyka, jeżeli chodzi o te eliminacje mistrzostw świata, więc trafimy na trudnych rywali. Michał Probierz, jeżeli chodzi o takie statystyki, punktowanie w Lidze Narodów, no to najgorzej punktuje. Zobaczcie, o dziwo, Jerzy Brzęczek był trenerem, który najlepiej w historii naszych występów punktował w Lidze Narodów. Na drugiej pozycji znajduje się Michniewicz, który został zwolniony ostatnio z klubu w Maroko. A zobaczcie, Probierz najgorzej punktuje na ten moment, więc to nie jest dobry taki prognostyk przed zbliżającymi się tymi spotkaniami polskiej reprezentacji. Więc czekam na wasze opinie. Kto według was jest wygranym, a kto przegranym? Powiem wam szczerze, że z niecierpliwością już czekam na te spotkania listopadowe. Jestem ciekaw, kogo Michał Probierz powoła na te zbliżające się spotkania. Po tym spotkaniu z Chorwacją selekcjoner polskiej reprezentacji wspominał, że cały czas obserwuje tą młodzieżową reprezentację Polski, ma kilku piłkarzy na oku. Nie dodałem ani do wygranych, ani do przegranych Ojedele i także Ameyao, bo ci dwaj piłkarze, powiem wam szczerze, zadebiutowali. Mają już tych kilka, a ani nie znaleźli się w tych przegranych, ani w tych wygranych. Mam nadzieję, że zadomowią się w tej reprezentacji. Michał Probierz przyzwyczaił nas do tego, że lubi stawiać na nowe twarze już w czasie tych 15 spotkań, w których prowadził kadrę, aż 12 piłkarzy zadebiutowało. Szantosz aż na tylu nowych piłkarzy nie stawiał, nikt nie zadebiutował, a Michał Probierz cały czas szuka, odmładza tą kadrę. Mamy problem z środkiem pola, jakby cały czas szuka tego dobrego defensywnego pomocnika, ale program, w którym będę wam przedstawiał moje wnioski po tym zgrupowaniu, będzie w następnym dniu. Dalej na kanale będzie królować polska reprezentacja, więc w czwartek pojawią się wnioski po tych, takie już na spokojnie, po tych październikowych spotkaniach, a w kolejnych dniach powróci polska ekstraklasa, Legia Lechia, no i także postaram się nagrać te zaległe materiały. No dzieje się, Borysiuk zakończył karierę
Michniewicz został zwolniony, więc będzie się działo na moim kanale. Jeśli podoba się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tym wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. No i pamiętajcie o tym, aby udostępniać mój kanał. Promujcie w swojej szkole kanał Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Opowiadajcie w swoich pracach, że istnieje taki fajny kanał. No mówiąc tak krótko, po prostu opowiadajcie tam, gdzie jesteście, że istnieje taki kanał Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Będę za to wdzięczny, bo dzięki temu i dzięki Waszej pomocy uda mi się dotrzeć do szerszego grona pasjonatów sportu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.